mówimy o transformacji, w której sektor się już znalazł i jest to jedna z największych transformacji na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w energetyce w ogóle. Dzisiaj jesteśmy pod regulacjami, które wynikają z tak zwanego Zielonego Ładu. Musimy ograniczać emisję każdego rodzaju gazów, czy to mówimy o niskiej emisji, czy o gazach cieplarnianych, czy szczególnie modnym, niestety mówiąc w cudzysłowie, dwutlenkiem węgla. Dyskutujemy o tym, jak sprostać tym wyzwaniom, skąd wziąć pieniądze na niezbędne inwestycje, jakie paliwa mogą być stosowane w ciepłownictwie systemowym i jak to wszystko zrobić, by wyjaśnić naszym odbiorcom, konsumentom potrzebę tego typu trudnych inwestycji, które z pewnością będą z jednej strony skutkowały podwyżkami cen ciepła, ale z drugiej strony w takiej perspektywie zakończonych procesów inwestycyjnych pozwolą nie tylko na ograniczenie cen ciepła, ale również pozwolą na to, żebyśmy żyli po prostu w czystym środowisku, a to jest w interesie nas wszystkich, bo dzisiaj rzadko kiedy liczymy koszty zewnętrzne związane z funkcjonowaniem energetyki. Nie kojarzymy tego, że wiele chorób, którym podlegamy i które też kosztują nas jako społeczeństwo, bo kosztuje cały system ochrony zdrowia, wynika z tego prostego faktu, że żyjemy w środowisku zanieczyszczonym. I to jest pewien konglomerat, a ciepłownictwo systemowe ma to do siebie, że jest dyscypliną interdyscyplinarną, czyli łączymy interesy naszych odbiorców z realizacją interesów, które wynikają z polityki energetycznej państwa, z polityki energetycznej Unii Europejskiej. No i nie zapominamy również, że jesteśmy jednak przedsiębiorcami, a zatem musimy również prowadzić działalność rentowną. Warto polemizować z mitami. Utarło się, że ciepło systemowe jest drogie. Podam prosty przykład. Przeciętne gospodarstwo czteroosobowe, które mieszka na mieszkaniu o powierzchni 55 metrów, albo może nawet 60 metrów kwadratowych. I opłaty na ogrzewanie w skali roku ponoszone są z reguły zaliczkowo i te opłaty są od 2 do 3 zł z metra kwadratowego. Jeżeli weźmiemy nawet średnią, 2,5 zł razy 60, to jest chyba 150 zł miesięcznie, to gospodarstwo czteroosobowe płaci za ciepło przez cały rok. A jednocześnie ta rodzina ma 4 telefony komórkowe. 50 zł za telefon komórkowy to miesięcznie to nie jest wysoka opłata. I zobaczmy, że ta rodzina płaci 200 zł miesięcznie za korzystanie z telefonów. Zgoda, nie możemy bez tego funkcjonować. Ale płaci również 150 zł za ciepło, bez którego, które jako znajduje się w podstawie potrzeb człowieka. I zestawmy sobie te, wydawałoby się, prozaiczne dwie wielkości, a nabierzemy zupełnie innego podejścia do kosztów związanych z dostarczaniem ciepła systemowego.